Przed chwilą rozlosowano grupy nowej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i mam tutaj dobre i złe wiadomości. Złe, no nie ma niestety żadnej takiej klarownej grupy śmierci, jakiej byśmy sobie zawsze życzyli. Niektórzy uznają za taką tą grupę A, gdzie gra obrońca trofeum Inter Mediolan, Werder Brema, Tottenham, Twente. No ale umówmy się, moim zdaniem to jest grupa jednego seryjnego mordercy, jeśli już sięgamy po analogię do śmierci, jednego seryjnego mordercy, czyli Inter Mediolan, który nie osłabił się, nie wzmocnił może jakoś specjalnie, ale to jest cały czas grupa tych samych piłkarzy pod nowym rządnym krwi i sukcesów trenerem Rafał Benitezem. Zgrani piłkarze, którzy zgarnęli wszystkie nagrody na tej gali UEFA w Monako, najlepszy bramkarz, najlepszy obrońca, najlepszy pomocnik, najlepszy napastnik, czyli kolejno Julio Cesar, obrońca Maicon, ale Lucio równie dobrze przecież mógł być, Wesley Sneijder, Diego Milito i moim zdaniem dziwne, że nie Wesley Sneijder zgarnął tytuł dla najlepszego klubowego piłkarza ubiegłego sezonu, tylko jednak Diego Milito, być może za te gole z Barceloną i w finale z Bayernem. Nieważne, no oglądałem i mecze Werderu z Sampdorią i Tottenhamu z Young Boys Berno, no to nie są rywale dla Interu Mediolan, tego starego, nowego Interu Mediolan. A Twente, mistrz Holandii, pozbawiony trenera, który z nim ten sukces odniósł, Stevie McLarena, pewnie będzie spełniał podobną rolę jak Alkmaar w poprzednim mistrz Holandii, w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Bardzo ciekawa i to nie tylko chyba dla nas Polaków jest grupa, do której trafiło Oser i Reneusza Jelenia. Nie wspominam Dariusza Dudki, bo ciężko mu będzie się przebić do składu, chociaż Liga Mistrzów, czyli tych rozgrywek jest tak dużo, że kontuzje i tak dalej, może Dudkę zobaczymy. Fantastyczna grupa, fantastyczne kluby przed laty, fantastyczne. No dzisiaj troszeczkę wyleniałe AC Milan i Ajax, nowy Real Madrid Jose Mourinho, którego wszyscy jesteśmy ciekawi, ale o którym sam Mourinho mówi, że to niedoskonały produkt, nieskończony, dopiero zaczęty artykuł, tak mówił do dziennikarzy, prosił, bardzo zresztą bał się tego losowania, nie chciał trafić ani na Chelsea, ani na Manchester United, ani na Inter Mediolan. Mówił, że na to jest za wcześnie i uważam, że wylosował fantastycznie, bo Real Madrid, choć losowany po raz pierwszy w historii z drugiego koszyka, nie z pierwszego, to jest wyraźnym faworytem tej grupy z Milanem, z Ajaxem, z Oser. I to jest ważne, żeby awansować z pierwszego miejsca, żeby w kolejnej edycji, żeby w drugiej rundzie nie trafić na żadną silną drużynę, nie wiem, jak właśnie Chelsea, Manchester United, nawet Olympique Lyon, że o Interze Mediolan nie wspominam. I Real jest na dobrej drodze, 6 nowych twarzy w drużynie, bardzo silne wzmocnienia, Sami Khedira, Mesut Özil, Canales, którego jestem bardzo ciekawy. No Milan niewzmocniony z kolei, przynajmniej ma dobre bramkarza wreszcie po latach. Ajax też tak naprawdę tylko Luis Suarez, oglądałem ich mecz z Dynamem Kijów, niczym mnie nie zachwycili. I z tej grupy o serii Reneusza i Jelenia, jeżeli trafi, jeżeli Milan będzie dalej taki no, stary, zmęczony, bezradny jak w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, to kto wie, czy nie ma szans na wyjście z grupy. Ja w każdym razie się cieszę, bo i tak w N-Sporcie byśmy pokazywali mecze o Ser, no bo to jest jedyny polski wątek tak naprawdę. Chociaż i Manchester United i Arsenal mają tak słabych rywali w grupach, że liczę, że tutaj i Alex Ferguson i Arsene Wenger będzie częściej wystawiał i Łukasza Fabiańskiego i Tomasza Kuszczaka. Ale wracając do Oser, i tak byśmy pokazywali w N-Sporcie Reneusza Jelenia mecze, no to lepiej go zobaczyć na San Siro, lepiej go zobaczyć na Santiago Bernabeu i Amsterdam Arena, jak się tam spisuje przeciwko naprawdę wielkim drużynom, niż przeciwko jakimś tam, nie wiem, Spartakom, Moskwa, FC Basel, Szachtarowi Donieck, Panathinaikosowi. Więc mimo wszystko cieszę się, to będzie bardzo ciekawa runda grupowa Ligi Mistrzów.